Na terenie gminy Skoczów dzisiaj, 12 lutego, rozpoczęła się trzecia edycja zimowych mistrzostw ratowniczych. Już po raz kolejny w naszym regionie rywalizują najlepsi ratownicy z całej Polski, zrzeszeni w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także studenci kierunków medycznych. Z kamerą postanowiliśmy sprawdzić, jak sobie radzą uczestnicy w zadaniu dziennym, które miało miejsce na ulicy Długiej w Kiczycach. W tegorocznej edycji przyjęło nasze zaproszenie 20 ekip zgłoszonych z całej Polski. Szczycimy się tym, że udało nam się przebić ten rekord najdalszego zespołu, czyli mamy zespoły reprezentujące Gdański Uniwersytet Medyczny, które przybyły z samego Pomorza, ale mamy też zespoły lokalne, w tym skoczowską reprezentację zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. A zatem faktycznie możemy powiedzieć, że ten przekrój zespołów jest bardzo różnorodny, dlatego też staraliśmy się tak urozmaicić zadania, żeby każdy zespół odnalazł coś dla siebie. To są pozoracje przygotowywane przez ratowników medycznych, lekarzy pracujących na co dzień typowo w zawodzie, w pogotowiu ratunkowym, czy strażaków na co dzień w Państwowej czy Ochotniczej Straży Pożarnej działających. Na tegorocznych zawodników czekały zadania m.in. to, które widać za moimi plecami, czyli wypadek samochodowy, zderzenie dwóch aut z dość dużą ilością osób poszkodowanych, ale mieliśmy również przygotowane zadanie dotyczące kobiety rodzącej, która urodziła dziecko, dziecko przestało oddychać. Mamy także taką pozorację, że w czasie prac serwisowych doszło do porażenia prądem elektrycznym, zdarzenie takie typowo na terenie gospodarstwa rolnego, a zatem naprawdę przekrój tych zdarzeń jest, można powiedzieć, mocno urozmaicony, a wszystko po to, żeby te zespoły, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, przybyły tu do Skoczowa, mogły wziąć udział w tych bardzo ciekawych zadaniach i ćwiczyć swoje umiejętności. No właśnie, jest tu zainteresowanie, czyli te drużyny, te zespoły chętnie biorą udział w takich mistrzostwach. Co im to daje? Myślę, że przede wszystkim daje im to większą pewność siebie, jeżeli chodzi o działanie w realnych zdarzeniach. Mamy tutaj chociażby właśnie na tym zadaniu, gdzie jesteśmy, czyli w Kiczycach, bardzo dobrze odwzorowany wypadek, zderzenie dwóch aut. Zresztą oba te samochody mają ślady, że są samochodami powypadkowymi. Mamy ucharakteryzowanych pozorantów, współdziałają ze strażą pożarną, a zatem bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, że jest to tak jak w realnym zdarzeniu, bo to wszystko wygląda faktycznie tak jak w realnym zdarzeniu. I myślę, że zespołom daje to przede wszystkim poczucie pewności siebie i doskonałego treningu na wypadek, gdyby w przyszłości przyszło im się mierzyć z czymś podobnym. No tak, ale oni też są oceniani dzisiaj. To dodatkowy stres. Myślę, że tak, natomiast staramy się jednak utrzymać to przede wszystkim w koncepcji nie rywalizacji, ale dobrej zabawy i dobrego treningu. Są oceniani, no w całość tych zawodów zaangażowanych jest ponad 20 sędziów, ratowników medycznych, pielęgniarki, którzy oceniają zespoły, kilkudziesięciu pozorantów, dodatkowa obsługa. Śmiało można powiedzieć, że ponad 100 osób zaangażowanych jest tylko w to, żeby przygotować te zawody na taką skalę, jaką można tutaj zaobserwować. No dzisiaj pierwszy dzień, co jutro się będzie działo, bo myślę, że też możemy zaprosić tutaj widzów. Tak, zdecydowanie możemy zapowiedzieć, że jutro o godzinie 11 tu właśnie przy Szkole Podstawowej w Kiczycach na ulicy Długiej będzie przygotowana symulacja zdarzenia masowego. To jest taka nasza tradycja, że zawsze oprócz zawodów dla drużyn z całej Polski chcemy przygotować również ćwiczenia także dla lokalnych służb, dla lokalnych strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej z naszego powiatu. I faktycznie jutro tutaj będziemy mogli zaobserwować to współdziałanie i strażaków, i ratowników, łącznie około 120-130 osób plus kilkudziesięciu pozorantów. Możemy zdradzać szczegółów jeszcze przed ćwiczeniami, ale myślę, że możemy już dzisiaj zapowiedzieć, że będzie to naprawdę bardzo ciekawe widowisko. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.